ładne cacko. Wie pan, bo my też mamy syrenkę. Halo, słucham. Halo, Kazik? Nie. Nie Kazik. Przepraszam, pomyłka. No to po co pan dzwonił? To po co pani podnosi słuchawkę? Bo zadzwonił telefon. No i jak ty chcesz do kościoła w takiej sukience? Ty jesteś półnaga. No nie widzisz tego? Do kościoła? Futrze mam iść, mamo. Nie futrze, ale przyzwoicie. Pamiętamy te październikowe dni sprzed roku. W dodatkach nadzwyczajnych upragniona wiadomość. W ręce nowego kierownictwa naród złożył zaufanie i nadzieję na przyszłość. W imię prawdy, w imię dalszej budowy socjalizmu. Program był jasny. Suwerenność, praworządność, demokratyzacja, a więc odnowa we wszystkich dziedzinach życia. Rozpoczęły się wielkie przemiany. Jesteśmy w sanktuarium jednego z popularnych kaplanów wiedzy tajemnej. Jak widać, mistrz jest zajęty. Codzienna poczta przynosi sterty takich listów. Piszą dziewczęta o złamanych sercach, zaniepokojone lub też zdradzone żony, ludzie pogrążeni w prawdziwej rozpaczy. Grzeszysz, grzeszysz. W kościele cię nie widzę. Na najbardziej zawiłe pytania mistrz odpowiada bez trudu. Powtarzajcie teraz za mną słowo w słowo. Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem. Nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Dobra, dogadajmy się. 200 zł i jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. Widziały gały, co brały! Cholera jasna, pan mi sam jeden z drugim! O, będzie mi tu kłaki rozrzucał! Panie, tu nie jest salon damsko-męski, tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam! Spokojnie, zaraz się rozkręci. Gra. Uważaj, staruszku, nie szalej w tym łóżku. Wiagra, wiagra, działała na szwagra. Ostrożnie, kochanie, bo serce ci stanie. Coco Jumbo, i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? O, zobacz, bracie, spójrz, jak oni się ruszają. Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy. W głowie mi się nie mieści, jak można być takim imbecylem. Przejrzyj się w lustrze. Zrobili ci z ryja galaretę patrzeć. Na ciebie nie mogę, grucha. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i ją grają. Chłopcze, tylko nie cieciem, dobra? Tylko nie cieciem! Jestem tu gospodarzem domu! Panowie pozwolą, moja żona, Zofia! Ja jestem macho i nie kobiety mnie wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, macho. Jesteś strasznie spięty. Luzuj trochę. To ci powiem, ale ci powiem. Oj, dobre to były czasy. W potrzebie i granat pod ręką był. I karabin. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Idę na taras i wracam zaraz. Babie trzeba założyć homonto. Dałby Bóg, żeby oni taki po ślubie. 40-letnia Basia z dużym biustem?
to nie dla mnie. Cicha mężatka full serwis. Niebrzydki Jacek kameralnie. Wydepilowana Krysia. Ale jedna tam miała bimbały. Ja tam wódki nie lubię. O, wiesz, tak, że wino importowałem. A jak zamieruję na wsi na urzędzie się utrzymać? Tuż takiego raz, dwa zmarnują, z nogami zjedzą. Ty, Pawlak, od nowa nie zaczynaj, bo wy już raz zaczęli. Ja zaczął, a ja skończę. Który masz numer? 78. A ja 74, tylko w kiblu byłem. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić, ale mogę dla ciebie zrobić coś innego. Żeby wasza noga więcej na naszym nie postała. A wasza na naszym. Tak przysięg tatowi. I tak będzie na wieki wieków. Amen. Uch, ty konusie pieś! Nigdzie nie znajdziesz takiego pięknego, solego jak ja. Nigdzie nie znajdziesz, bo takich już nie ma. Jak dinozaury wymarły, jedyny egzemplarz to ja. Nigdzie nie znajdziesz, bo takich już nie ma. Alkoholizm jest klęską społeczną. Alkoholizm jest chorobą. Przy dobrej woli można tę chorobę uleczyć. Istnieją naukowe sposoby przezwyciężania nałogu. Państwo prowadzi walkę z alkoholizmem, rozbudowując sieć poradni przeciwalkoholowych. A właśnie dziś się podziewa moja szanowna małżonka. Rząd do mnie, kładę się na łóżko, gaszę światło, śpienie, ale się jeszcze przewróciłem na bok, patrzę, stary! Jak mi szafa zaczęła fikać? A wiesz, ja po kielichu to dłużej zaczepki nie potrzebuję. No nigdy w życiu nie pił, tylko zaraz po ślubie przez tydzień, a potem nigdy. Jak było ustalone? Gdzie jest wódka weselna? Gdzie jest jedzenie? Gdzie jest wódka weselna? Manewry, manewry. Co manewry? Gdzie jest wódka weselna? Drogie twoje w gardło moje. Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Ja w tym wieku nie jadłam. Przecież to się nie da jeść. Wodę brzozową można prosić. A ja palę? Pan kierownisko. Ja palę przez cały czas. Na okrągło. Jeśli pan nie będzie jadał regularnie, przy pańskim trybie życia, katastrofa. Katastrofa. Mariola walczy w kisielu. Może zobaczysz dziś. Wypręży się rozebrana, jak żelkowy miś. Mariola walczy w kisielu. Robi najlepszy show. Jeżeli trochę poczekasz, zobaczysz ją. Będę brał cię, zwał cię, cię, ehe. Będę brał cię, zwał cię, cię, ehe. Niech się pan z łaski swojej odchyli troszkę, bo ja nic nie widzę. To niech pan idzie do lekarza od oczu. Ja poproszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano, za 15:03. Latem to jest zimno. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. Masz prezerwatywę? Mam. To pożycz. Ale mam jedną. Nie szkodzi, daj, ty możesz bez. Ale ja już mam na sobie. Chodzisz w prezerwatywie od rana? Ty, Kazmierz, czepcie lepiej swojej baby! Oj, ludzie, trzymajcie mnie, bo zabiję jak psa! Poznałam go w klubu kawiarni jako fachowca na delegacji.
już po tygodniu przyjechał do moich rodziców osobiste zapoznanie zrobić. Jak zaprosił mnie kiedyś na dancing, to się nie upił wódką bynajmniej, ale winem i w dodatku importowanym. Na wsi golców nie tolerują. Boska, boska, twe ciało mnie zabija. Aj, chcę cię złapać, aj, aj, daj się złapać. Słodka, słodka, twe ciało wciąż mnie wzywa. Aj, chcę cię złapać, aj, aj, daj się złapać. Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu. Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komóry, baby. No ale poczekajcie, kiedy my ostatni raz byliśmy na Laskach? No, jak to nie, no kiedy? Jak, no kiedy? No, ale jakbyśmy, no kiedy? Jakbyśmy mogli, nie? No, ja mogę. To o to chodzi. No, nie każdy mógł. Po. Ale z drugiej strony, po co się umawiać z Laskami? Jak nam jest dobrze na piwku przy barze, no, możemy sobie pogadać o samochodach, o meczach. Pobierzmy się, co? Wszyscy się pobierzmy! Po co nam las? Jesteśmy nowoczesnym małżeństwem. Jak żyjesz w ciemności, w nieświadomości. Otwórz oczy! Powiedz mu, powiedz mu. Popatrz na nas, popatrz na nas. Myślisz, że jest inaczej? No co? Że ona jest inna? No jest inna, jest! Każda z nich jest inna. Bardzo, bardzo to jest, ale co? Myślicie, że ona mnie zdradzi? Tak, o to chodzi? Nie! W ogóle! Nie tak dramatycznie. Ciebie nigdy! Nas zdradzały, innych zdradzają, ale ciebie w życiu! Dziękuję! Bardzo dziękuję! Zostaję do środy! Taka imprezka!